Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 maja 2024 roku. Pozdrawiam z Tychów, a robię to, czynię to w imię Boga słowami, które zapisane są na dzień dzisiejszy w Psalmie 104, wierszu 13. Zraszasz góry z górnych swoich komnat, a ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. I z Ewangelii Jana z 6 rozdziału, werset od 12 do 13. Kiedy się nasycili, rzekł Jezus do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. I modlitwa z Zimbabwe. Boże Stwórco, wychwalamy Cię za zasoby naturalne, za roślinność, minerały, zwierzęta, wodospady, lasy do opieki, nad którymi jesteśmy powołani. Modlimy się o dobre deszcze i żyzną ziemię, która daje nam pokarm. Moi drodzy, gdyby w zasadzie nie ta modlitwa z Zimbabwe, to tak naprawdę moje myśli poszłyby chyba trochę w innym kierunku. Natomiast prawda jest taka, że kiedy myślimy o jedzeniu, kiedy myślimy o tym, co możemy zjeść, kiedy możemy zjeść, jak możemy zjeść, to w zasadzie raczej chyba nie bierzemy pod uwagę tego, że nie będziemy mieli co. I myślę, że zdecydowana większość z nas, jak tych, którzy słuchają tych słów, podejrzewam, że raczej żyje w pewności tego, że będzie miało co zjeść dzisiaj i także będzie miało co włożyć do garnka jutro. I myślę, że mało kto zastanawia się też nad tym, skąd to pożywienie się bierze, jak ono dociera do sklepów, jak ono jest potem pakowane. Raczej jesteśmy skupieni na tym, żeby po prostu dobrze to, co kupimy, przyrządzić. Natomiast prawda jest taka, że to wcale nie jest takie oczywiste, że mamy co jeść i że mamy tego jedzenia w bród i pod dostatkiem. I myślę, że dzisiejszy dzień może być dniem, w którym w zasadzie taką krótką refleksją na samym początku dnia albo może wieczoru możemy uczynić, jak to jest tak naprawdę i kiedy to się wydarzyło, że jedzenie jest czymś oczywistym, że taka wielorakość jedzenia stała się czymś oczywistym i czy nie jest to wyraz wielkiego błogosławieństwa, które dostajemy tak naprawdę za darmo. Bo przecież jeszcze nie tak dawno, licząc tu dziesiątki lat, no wcale tak dobrze nie było. Jedzenie nie było tak szeroko dostępne, ta wielorakość tego jedzenia nie była tak szeroka. Natomiast no dzisiaj jest inaczej. Natomiast kiedy będziemy właśnie czynić taką refleksję na temat tego, jak nam dobrze, myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że nie wszędzie jest tak dobrze jak u nas. Choć wyobrażam sobie, że może nie jeden czy nie jedna z nas, no kilka słów narzekania na rzeczywistość pewnie mogłoby rzec. Natomiast prawda jest taka, że są miejsca na ziemi, w tym właśnie chyba też jest jednym z nich jest Zimbabwe, albo przynajmniej niektóre jego regiony, no w którym jedzenie wcale nie jest takie oczywiste i ta modlitwa tak naprawdę jest wyrazicielem tego, że ludzie mają świadomość, że jedzenie naprawdę może być błogosławieństwem i miejsce, skąd to jest pozyskiwane również. I myślę, wiedział też o tym Jezus, kiedy właśnie tutaj spotkał się z wieloma tysiącami ludzi, no, którzy w którymś momencie zasłuchani zapomnieli, że trzeba coś zjeść. Jezus tutaj nie zostawił ich samych i uczynił cud, o którym przecież niejednokrotnie słyszeliśmy. Myślę, że warto zastanowić się przede wszystkim nad tym, że to, co mamy, jest naprawdę wielkim błogosławieństwem. I to, skąd to posiadamy również. Warto modlić się też o tych, którzy mają troszkę gorzej niż my i myślę, warto też wziąć pod uwagę, jak możemy tym ludziom pomóc. Tak więc życząc dobrego dnia bądź dobrego wieczoru, chciałbym, żebyście właśnie świadomi tego, że żyjemy w miejscu, w kraju, który jest otoczony Bożą ręką. Nie zapominajmy o tym. Dzisiaj, jutro, zawsze. Zostańcie z Bogiem. Amen.